Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii z modyfikacji Stainless Steel do gry Medieval 2 Total War. No i cóż, mieliśmy poprzednio serię z kampanii Anglią potem z moda Wrath of the Norsemen, kampanii Gardariki. I teraz postanowiłem, że powrócę z powrotem do Stainless Steel, bo jeszcze myślałem nad Divide and Conquer albo nad Elder Scrolls Total War. Ale stwierdziłem, że nie, wrócimy do klasyka Stainless Steela, może kiedyś zainstaluję Bullet Steela, albo innego moda zainstaluję, zagramy czymś innym. No ale cóż, jeszcze gramy Early Era Campaign i będziemy grali najbardziej klasycznie, zagramy polską, kampania krótka. No i cóż, zaczynamy medium. Lecimy z koksem. I tyle. Dawno nie grałem metka. Ostatnie moje gry Medievala to były w sumie z jak grywałem tą kampanię Gardariki. Więc trochę już minęło. Więc no cóż, dobra. Tomasz zapytanie, jakieś jego cytaty, to ja będę tłumaczyć. No i dobrze, podziękowania, klasycznie. No i dobra, jak to wygląda kampania polska? Ja bardzo nie grałem w sumie kampanii. Mamy tak, Płock. Postur jest beznadziejny, mamy Karaków, mamy dyplomatę, który pójdzie od razu do Węgrów. Mój szpiegu, ty pójdziesz może już tutaj. I tak, mamy tutaj takie coś, tu mamy takie coś. Tak, budować. Przede wszystkim tutaj budujemy kwatery, tutaj kopalnie. W Płocku wybudujemy to, bo to jest, no, obniży nam koszty. Tutaj, teraz wezmę tą armię, do Płocka idziecie. Tutaj zrekrutujemy milicję chłopską. Ale czy coś mamy ciekawszego? Mamy tych fajnych strzelców, więc ich wezmę. I to tyle na ten moment. No nic innego mnie nie stać. Mogę tutaj kupca? Mogę kupca. Będziemy kupca jeszcze zrekrutujemy. No i dobra. Lecimy turę, więc nic nie robimy. Ruszamy na Torum, jest tam w tym miejscu, to pamiętam. I tak, czemu też się zapytacie, nie odzwiłem Divide and Conquer, dlatego że to jest troszeczkę taki trudniejszy mod. Czy umiem w niego grać, to jest prawda, tylko że mnie troszeczkę w nim denerwuje mechanika podbijania przez boty. I tak, dobra, tutaj handluj tym, wieści rodowe, nas nie interesuje. Dobra, gdzie jest palanga, przepraszam, idziemy na palangę. Więc dobra. Idź już tutaj. Ty weźmiesz wszystko oprócz tego jednego oddziału. Nadal jest tego beznadziejnie mało. Dobra. Czy mogę coś tutaj zrekrutować? Jeszcze nie mogę. No mogę chłopów zrekrutować. Bym wziął wszystko oprócz tego. Idźcie tutaj, do niego. Skalicza, dobra. Tutaj też zrekrutuję jeden oddział. Idziecie do księcia. Teraz tak, Bezprym. Idź tutaj. Zrobimy sobie sojusz z Węgrami. Trade Rights'y. Może mapa za mapę. Zgodzicie się? Nie. No zrobimy tak. Może weźmiemy od was mapę. Ale zapłacicie mi. Co powiecie na 500? Zapisujemy. Weszło. Dobra, ogłoszono sojusz, mamy sojusz z Węgrami. No i dobra, pójdziesz do Niemca teraz. Który jest gdzieś tutaj, dobra, pamiętam. A palangę, czemu coś palanga nie ruszyć na Tori na przykład? Bo palangę, mówię, to jest bardzo fajny zamek. Jeszcze mógłbym ruszyć, ale mam, to ja. Trzeba armię wpierw zebrać, bo nie mamy. Prawda, Polska ma bardzo słaby początek, zauważyłem tak. Nie mam de facto armii żadnej. Porządniejszej. Zbudować kościółek chcesz w Haliczu. Kapliczkę, dobra, no zbudujemy ci kapliczkę. Aport budowy, to się nam wybudowało, to pójdziemy w to. Tam tutaj widzę super rebelianci z Respili. Dobra, ty idziesz tutaj te cztery oddziały, jak będą te cztery oddziały dodatkowe, to damy radę zdobyć palangę. Szukaj mi Niemca. Tutaj, dobra? Niemiec. I potem, tak, możemy iść w sumie pod
falangę. No tutaj mamy dwa oddziały drwali, to jest beznadziejne. To jest takie. Czy mam tu strzelców? Mam strzelców w wodzie. Dobra, mam konnicy. To będzie dosyć prosta bitwa, jeśli nas do nas wyjdą. Uważam. Nic nie mogę rekrutować, budować się. Buduję, dobra, będziemy turę. Nic się nie dzieje, no. Nudna kampania, no pierwsze tury zawsze są nudne w każdej kampanii medievalu. To nie jest Rom, czy Attila, czy te wszystkie Warhammery, że pierwsza tura, że de facto się tłuczesz. To takie, swoją drogą jest ciekawsze, jeśli chodzi do grania, tak jako gracz, niż do oglądania. No ale no, to co woli. O, weźmiemy sobie gościa. Dobra, ty już pójdź może tu. Hop. Dobra, ta armia rusza na to. Budowa zakończona, tu się już teraz buduje. Dzień mi mamy Eastern Spearmenów, czyli już troszeczkę lepszą jednostkę piechoty, którą od razu zrekrutujemy tutaj. Tak, weźmiemy tego gościa, który ruszy do Płocka od razu. Idziesz do Płocka. To nas nie interesuje. Bierzemy sobie to. Sojusz, może przejdzie, bym chciał być. Nie chcą sojuszu. Troszkę się chyba zdenerwował gość. Vincent, dacie? Dobra, Niemcy nie chcą. Dobra, to pójdź tutaj, gościu. Kraków wybudował kopalnię, więc też dobrze. Bolesław będzie wreszcie zacznijmy jakieś miasto oblegać. Po raz pierwszy. Jakie miasto ruszymy? To nie było. Ja tutaj nic nie oblegam. Przydałoby się, tylko by byłoby to mega trudne wtedy. Czy nam zmarł? Tak, chyba nam... Nie. Dyplomacja. Kto tam tutaj zmarł? Ktoś inny chyba. Co nie interesuje. Mówimy to. Rekrutacja zakończona. Sojusz. Bolesławie. Legaj. 5 tur. Oni szybciej skapitulować. Ty idziesz już tutaj, w kierunku Litwy. I tak, ty idziesz do Wenecji. Od razu. I tak, mamy księżniczkę. Ty do Płocka, by więcej zarabiał. Ty tutaj, by się bardziej uspokajali. Co oni tutaj robią? Mi się to nie podoba. To się buduje, w Płocku się też buduje. Dobra, kończymy turę. Chcę odkryć kolejny tutaj teren. Już widzę Litwę, skraj terenów litewskich, że musimy zniszczyć. Niestety, takie są wymogi kampanii. Będzie też Ruś Kijowska, trzeba będzie odnaleźć. Mnie to ciekawie. No, ziemi to z was 15. 17 tysięcy. A weźmiemy Piotra. Dobra. Mamy chorodne. Dobra. Mamy chorodne. Która będzie chyba naszym następnym celem. Tylko to jest strasznie dużo woja tam jest. Weźmiemy tutaj kościółek. Haliczu. Weźmiemy to. Nie wiem, co ty robi tyle u Węgrów, ale dobra. Ruszono sojusz. Ostatnio z sukcesem. Papaj się cieszy. Dobra. Coś tak to się nie możemy. Dobra, to chociaż ile drwale kosztują. To jest tak przy 2,8, 5,5. Weźmiemy zwykłą tą piechotę. I tak, teraz mój Romata. Mamy Wenecję. Trade rightsy. Super. Że. No nie chcą. 500 dacie za mapę? To samo. No to co, Mediolan. Idziemy do Genui. Podstawcy jest Mediolan. Mamy kolejnego gościa. Piotr Tczyński. Tczyński pewnie miał być. Piotrze. W sumie idź do Halicza. W Haliczu będziemy szykować armię kolejną, która ruszy na Chorodną. Połączy się z armią z Palangi. Będziemy jej gotową. No, oczywiście wyrobimy kupca. No i kończymy turę. Gromisław już nawraca w Palandze. Żeby nie było.
Skupiam się na wschodzie, tak. To jest mój cel, właśnie skupić się na wschodzie bardziej niż na zachodzie na ten moment, bo jak pozbędę się w sumie Litwy, to myślę, że tego czasu Niemcy mnie jeszcze nie zaatakują. A jak coś, no to jakoś dam radę się wybronić, myślę. No dobra, o, Angol nagle się już pojawił. Nie wiem jakim cudem. No dobra, prezentowana panna młoda, emisariusz do Genui. Dobra, Litwajcy. Mapa za mapę może przejdzie. Dziękuję, przeszło. Dzień mapę, idziemy do papieża. I dostaliśmy 500 florenów. Zawsze 500 florenów. Te ślubiny, raport rekrutacji. Wiemy więcej, co się dzieje na mapie dzięki temu. Tak, kupiec. Czy ty będziesz handlować, gościu? Nie wiem. No, bardziej opłacalne. Palanga ze 3 tury. Piotr ten idzie. A myślę, że tutaj damy mu wieżyczki. Chcę tutaj widzieć więcej. Wróć się. Mamy tutaj, masz do dyspozycji już 3 oddziały. Chłopów nie chcę rekrutować. Weźmy kapłana. Chroną zająć, to jest mój cel. No i dobra. W Płocku się buduje. W Krakowie bym może zwerbował jakiś jeden oddział 2 do garnizonu. Bo nie wiem nigdy, co wymyślą Niemcy. A nagle obudzić się ten komnosnikowy nie chciał, jak ci nagle mnie zaatakują. Nie, to nie jest Divide and Conquer, gdzie mam garnizon. Co to ułatwia, niestety. No dobra. Wtedy dlatego go nie chcę nagrywać. Divide and Conquer i garnizon. Ok, Preslav. Trade Rights. Może mi się uda zrobić to właśnie. I mamy sojusz z Nowogrodem. Kupię mapę od nich. Kupię, za 500 mogę kupić. I mamy mapę od Nowogrodu. Mamy sojusz z nimi, więc może potem dzięki temu będziemy mogli ruszyć łatwiej na Litwę. Mamy 16703, teraz będziemy mieli 18, 19 nawet. Więcej. Nowa miasta, misja, no Toruń. No Toruń ja nie chcę zajmować właśnie. Kurde wele. Chciałem iść na... Chrodne chciałem iść. To jest naprawdę, że chciałem iść na Chrodne. No nie. No idziemy tu. Raport relacyjny, sojusz, rekrutacja, liści rodowe. W tym wypadku... nie chcę, pobędą ci. Dobra, no to pójdziemy na... A to, osoby co oni mi każą po prostu, ten Toruń. Chcecie, bym ruszył na Toruń, to na Toruń ruszę. Tej drajcy, sojusz. Dziękuję, mamy sojusz z papieżem. Chodzimy Mediolanu. Dobra, palanga jest oblegana. No i chciałem iść na Toruń właśnie, jest ten problem. Ach. Że ja na Toruń nie chciałem iść. Chciałem Toruń zostawić Niemcom. A już mi zajęli kupca. Świetnie! Nie wierzę w to moje szczęście. Ale dobra. Palanga nam raczej skapituluje, że po prostu nie będziemy musieli w ogóle nawet walczyć. O! Petur Abaluk Nembol pojawił. I Jautilas. Więcej kupców przeciwnych. Tego mi trzeba, że tak powiem. Budowa zakończona. Tutaj. Weźmy to. Piotrze. Widzisz tu. Cóż, weźmiesz te 3 oddziały. Nic nie mogę na razie zwerbować. To będzie... kapitulować za niedługo. Tu mogę zwerbować ten oddział. Weźmiemy w Kaliczu nareszcie wojsko jakieś polowniejsze. I dobra. No kończymy turę. No nic nie zrobię. Zapomniałem o tym. Zawsze zapomnę o dyplomacie. Miał iść do Neapolu. Zapomniałem o nim. O bezprymie śląskim. Zapomniałem.
Ale dobra. Chciałbym tą chrodnę zdobyć, takie słońce, nie? Chrodnę, Rygę, na te tereny pójść. Bo jeszcze Visby jest bardzo fajną osadą, ale żeby zdobyć Visby, muszę mieć flotę i naprawdę mocniejszą armię. Czyli wychodzą jednak. Tego się nie spodziewałem, że wyjdzie do nas ta armia z Palangi. Pierwsza wojna, bitwa w tej kompanii. Ilu ich jest? 800. Z czego to już są chłopi? Się zapiszemy. Polska. No i dobra. 2 do 1 nam dają. To jest. Mamy trochę konnicy. Ja mamy konnicę, oni nie mają. To już jest plus dla nas. Mamy konnicę. Konnicą w jednej szarży mogę zmierzyć im wodzie tych chłopów. Czy trwali nawet. Spirmilitia będzie się tu z moją Spirmilitią. Więc to jest. Spokojnie, pauzujemy. Dobra, moja Spirmilitia. Zwykła. Najprostsza piechota idzie tutaj. Wy panowie ognistymi napierniczajcie w nich. I nie uciekacie. Świetnie. Książę. Pójdzie tutaj. Tutaj. Piastowie. Idą tutaj. A moja konnica tam będzie się bawić. Dobra. Najciężka konnica. A wy się pobawcie teraz. Woodsmanów. Trwali. Rzeszki powykruszamy. Dobra. Wy w tych. Dobra. Wy w tych. Dobra, ci spanikowali świetnie. Pomóżcie tym. Dobra, panikują. Dobra, wszyscy panikują pięknie, ładnie. Dobra, koniec. 79. Może być. Moja typowa strategia na każdą bitwę. Teraz wychodzi komputer. Mamy Palangę. Mamy porządne centrum werbunkowe. Dzięki temu budujemy tutaj drogi od razu. Nic nie mogę wziąć. Takie coś. Dobra. Agentów. Gościu. W sumie co mi bardziej się przyda. Dobra, idź na sól do wieliczki. Wyszukaj Torunia. I dobra, co ja bym mógł tutaj zostawić? No zostawi może tych. Książę, niech tu już pójdzie. I te dwa oddziały niech tu idą od razu, bez tą chronę zdobyć, jak mówiłem. Ja chcę tą chronę. To jest dużo strzelców. 4 oddziały strzelców, tylko 3 piechoty. To jest bardzo szybkie do zajęcia. Tutaj weźmiemy od razu oddział, by się niepokoili. I od razu też 2 oddziały piechoty. Tutaj się ładnie zajmuje. Palandzy też, no na spokojnie. Weźmy turę po prostu. Mamy Palangę, mamy to co chciałem. Zabą zapomniałem o dyplomacie przy okazji. To jest ten cały ja. Zawsze o nim zapomnę. No ale dobra. Bizancjum. Mówię, jak zajmę Chorodne, to będę wtedy ruszył spokojnie na Litwę. Czy Ryga jakby padła pod naszym naporem, to już w ogóle. By było genialnie, po prostu. Na plusie jesteśmy. Taki, ile mamy tego plusu? 3000. Troszeczkę się powiększymy na tym plusie, bo idziemy do tych. Dobra, my idziemy tutaj. Raport punktowy, zaraz idziemy, dobra.
A budowy Kraków się tam to budowało, to idziemy od razu w to. W Kaliczu też w to. My tu Łuczników Chłopskich, ale Łuczników. Tutaj burdel budujemy im. No i dobra. Co my powinniśmy zająć? Hop. Niech jest odbegany. Mamy tu strzelców? Chyba nie mam, nie widzę. Oblegajcie to. Wyjdziecie do tych. Zostaniecie. Wzrost cechy. Super, no po prostu. Ważne wieści. Droga zablokowana. Tutaj mogę coś zrobić? Mogę chłopów zrekrutować, to zrobimy od razu. Dobra, Toruń też oblegamy. To jest dobrze. Oblegamy Chorodne, zaczęliśmy. Też mnie bardzo cieszy, bo chciałem to zrobić. Uważałem to za bardzo ważny punkt tej kampanii, zająć Chorodne. Chciałem zacząć oblegać na odcinku. Zauważyłem też, że często komputer zawsze rusza na Toruń, jak grać w Polsku. To jest też zamek, ale w sumie Palanga bardziej wydaje nam Prusaków, więc według mnie Palanga jest bardziej opłacalna. Zajęć niż Toruń. Może garnitur jest silniejszy? Nie wiem. Jeden kit. Dobrze. Dobra, i Konrad Sandomierski. Ty idź, pokazuj nam, co się dzieje w Litwie. Wow. No armia tu jest, no, to jest podstawowa armia Litwy. Ale jednak, ile tego jest? To oblegamy, to tutaj kolego, wiesz co ci powiem? Pójdź najemników, postawić się tych. Nie są teraz, też nie mogę postawić, widzę wieżyczki. No to tego nie robimy. Dobra, tutaj nic nie mogę zrekrutować, się buduje. Tutaj mógłbym łuczników, to ich zrekrutuję. Nie są tani. Nie będę płakać. Oblegamy Toruń. Cóż, ja w tym miejscu dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku z Stainless Steela. No cóż, do zobaczenia. Na razie.